koncercie z cyklu Muzyka w Starych Kościołach Mierowiec. Cieszę się tym bardziej, że możemy się tutaj spotkać, bo wiemy, w jakich warunkach wypadło nam w tej chwili żyć, więc tym bardziej jest to radosne, że tutaj się gromadzimy. Witam Was bardzo serdecznie. Witam Pana Jacka Wolańskiego, jak zawsze, który poprowadzi to dzisiejsze. Ten dzisiejszy koncert, dzisiejszy wieczór muzyczny. Witam artystów, których przedstawiam i będę, bo lepiej to zrobi ode mnie Pan Jacek, więc nie będę mu odbierał roboty, ale pragnę ogólnie bardzo serdecznie ich przywitać. Cieszę się z ich obecności tutaj w naszej parafii, w naszym kościele. No i życzę Państwu bardzo miłego muzycznego wieczoru, wielu pięknych, że tak powiem, muzycznych doznań i wrażeń, a artystom i Panu Jackowi, żeby tutaj się musiał po raz kolejny pojawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszy wieczór. No i cóż, zapraszam Pana Jacka. Bardzo proszę, Pan Jacek. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za to pełne blasku powitania. Zatem uśmiech, słowa radości, proszę Państwa, bo to jest taki objaw normalności. Musimy zachować normalność. To, że się tu spotykamy i to aż tak licznie, to jest najpiękniejsze, co mogło się wydarzyć, bo to znaczy, że jesteśmy normalni. Kolejny koncert z cyklu Muzyka w Starych Kościołach Mierowic. Dzisiaj solistom towarzyszy przy instrumencie, ale także zajmuje się kamerą, a więc ma dużo roboty, bo to wszystko potem będzie w internecie, to co się dzisiaj będzie działo. Mateusz Lasatowicz. Tu od razu na początku muszę zwalić całą winę na księdza Henryka Olesia. Winę w cudzysłowie oczywiście. We wrześniu rok temu odbywał się koncert u protestantów. Wtedy niespodzianką tamtego wieczoru była postać młodego człowieka, który zaczął właśnie mieszkać u Mierowicy. Wiktor Jankowski, baryton. Pierwszoplanowy solista Teatru Wielkiego Teatru Narodowego we Lwowie. Wykonawca tytułowych partii, m.in. w operze Mozarta Don Giovanni, który przybył do Polski rok temu i zamieszkał w Mierowicach po to, by tu dokończyć studia wokalne. Ksiądz Oleś był na tamtym koncercie, gdzie niespodzianką jako mieszkaniec był Mierowic, był Wiktor Jankowski i zobowiązał mnie surowo i kategorycznie, żeby w tym roku, w koncercie, który tu się odbędzie, wziął udział ten sam solista, czyli Wiktor Jankowski, który dlatego rozpocznie dzisiejszy program. Proszę Państwa, a rozpocznie jednym z przebojów wszechczasów, kiedy to w Londynie działała słynna rodzina Giordani, włoskich muzyków. Jeden z nich, Tommaso Giordani, kiedy usłyszał słynne oratorium Kremla Mesjasz. Zainspirowany muzyką Mesjasza skomponował jeden z przebojów wszechczasów, pieśń Caro Mio Ben, Tyś jest mój skarb. I tą pieśnią inspirowaną słynną sceną Lift a Piorec. Rozpoczynamy dzisiejszy wieczór. Caro Mio Ben z towarzyszeniem Mateusza Lasatowicza śpiewa Wiktor Jankowski. Thank you.
specjalne życzenie księdza proboszcza Henryka Olesia dzisiejszy wieczór rozpoczął Wiktor Jankowski od roku, mieszkaniec Miechowic. Proszę Państwa, natomiast nie od roku, tylko od urodzenia mieszkanką Miechowic jest Martyna Kajntor z Przypaczka. To nazwisko myślę, że tu nie jest obce Państwu. Znamy przecież naszego organistę, ojca Martyny. Martyna rozpoczyna studia na Akademii Muzycznej w Katowicach i byłoby nie tak ten, gdyby nie zagrała dla nas, dlatego dzisiaj bierze udział także. Teraz proponując Państwu muzykę Jerzego Fryderyka Henka, a więc muzykę, która liczy około 300 lat. To melodia, to scena z jednej z oper Henka, opery Xerxes, która zaczęła potem już żyć własnym życiem, nie tylko śpiewana przez wokalistów, ale także grana na różnych instrumentach jako słynne largo. Largo Jerzego Fryderyka Henka gra Martyna Kajntor. Thank you.
Szybka, Jacka, Siemka. Proszę Państwa, a za chwilę przed nami stanie Justyna Bujak, sopran, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, w jej wykonaniu. Zacznie jedna ze scen ze Stabat Mater Giovanniego Battisty Pergolesiego. Czasy baroku to te same czasy, co Händel czy Bach, ale dramatycznie krótkie życie Pergolesi. Żył zaledwie 26 lat, ale zasłynął jako wielki twórca muzyki operowej, przede wszystkim jednak tego Stabat Mater. A w wykonaniu Justyny Bujak zabrzmi scena Vidit sum, dulcem natum oriendo desolatum. Wisyna wśród konania, jak samotny głowę skłania, gdy oddawał ducha już. Zaraz potem po Justynie wróci do nas Wiktor Jankowski. Także sięgając po muzykę Giovanniego Battisty Pergolesiego, której tytułową bohaterką będzie Nina. Ale najpierw Justyna Bujak. Thank you.
Proszę Państwa, Wolfgang Amadeusz Mozart w roku 1779 przybywa do Salzburga po wielkiej paryskiej wyprawie po tournée niemieckim. Tam obejmuje funkcję organisty dworu i katedry oraz koncertmistrza i komponuje głównie muzykę religijną na zlecenie arcybiskupa Colloredo, jego pracodawcy. Komponuje muzykę, która nie podoba się pracodawcy. Arcybiskup nie jest zadowolony. Arcybiskupowi nie podoba się muzyka Mozarta, bo jest zbyt piękna. Twierdzi, że muzyka religijna nie może być taka piękna, bo to piękno odwraca uwagę wiernych od treści religijnych. My dzisiaj wiemy, jak bardzo mylił się arcybiskup Colloredo. Piękno na pewno zawsze sprzyja przeżyciom i przeżywaniu mszy świętej. Mamy przykład tej muzyki, fragment mszy koronacyjnej Mozarta. To była wielka uroczystość koronacji obrazu Matki Boskiej Maria Plej pod Salzburgiem. To właśnie na tę okazję Mozart skomponował mszę koronacyjną. A Agnus Dei z tej mszy śpiewa Justyna Bujak. Thank you.
Państwa, w 1902 roku zmarł Leonid Babaszki, rosyjski kompozytor znany z muzyki wyjątkowej urody, muzyki wielce uduchowionej. Przykładem takiej muzyki będzie piękna pieśń, jeśli mógł wyrazić w fukie, w którym tak mógł wyrazić dźwiękiem wszystkie moje uczucia, całą miłość i najpiękniejszą modlitwę. O tym śpiewa Wiktor Jankowski. Thank you.
Państwa z muzyką Giacchino Rossiniego, fragmentem tak zwanej małej mszy uroczystej osady Zalewskowskiej. Tutaj na moment zwróćmy uwagę, to Giacchino Rossini, który w połowie życia przestaje komponować, będąc w szczycie sławy, po skomponowaniu 38 opery nagle przestaje. Przeprowadza się już wtedy do Paryża i potem zajmuje się głównie sztuką kulinarną, przede wszystkim. Od czasu do czasu komponuje jakieś drobiazgi muzyczne, które nazwie grzechami starości. Ale wtedy pod koniec życia, 4 lata przed śmiercią, powstaje owa tak zwana mała msza uroczysta. Ale ta mała msza, Rossini to był wielki figlarz. Ta mała msza to jest wielkie dzieło. Wielkie dzieło godne wielkiej mszy hamolu Bacha. To czymś podobnym jest ta mała msza uroczysta, pełna urzekająco pięknej muzyki religijnej. O salutaris hostia. Śpiewa Justyna Bujek. Thank you.
Proszę Państwa, zanim Martyna Kańczoch przyjdzie z instrumentem, by uraczyć nas piękną wokalistą, wcześniej z muzyką Vincenza Belliniego, czyli tego mistrza del canto, tego, którego muzykę najbardziej kochał Chopin, przyjdzie Wiktor Jankowski, by zaśpiewać pieśń, wzruszającą pieśń. Fenesta Ferrucci, jest okno, w oknie światło. Młodzieniec podchodzi do okna i wspomina, tam kiedyś była jego ukochana, teraz już jest po drugiej stronie, w krainie wiecznej ciemności. On tam przychodzi, widzi światło i zawsze modli się o spokój jej duszy. Śpiewa Wiktor Jankowski.
Tyłek XIX wieku Eduardo Sansonio, włoski wydawca notowy, ogłasza konkurs na operę jednoaktową, do którego to konkursu między innymi przystępuje Pietro Mascagni, słynny włoski kompozytor. Niestety, opera przez niego skomponowana ma dwa akty, ale kompozytor wpada na pomysł i postanawia, że pomiędzy tymi dwoma aktami nie wypuszcza publiczności na przerwę, tylko orkiestra, kurtyna opada, a orkiestra gra muzykę. Muzykę, która łączy te dwa akty. Gra tak zwane intermezzo. To intermezzo zaczęło potem żyć własnym życiem. Już jako samodzielne dzieło, a niekiedy także śpiewane jako Ave Maria. Intermezzo, czyli Ave Maria Pietra Mascagni.
to zawsze proszę, by do repertuaru włączali także muzykę operową, modlitwy operowe, bo te modlitwy operowe mają przeważnie wyjątkową siłę, wyraz, ekspresję. I taką ekspresję ma ta modlitwa, którą za chwilę usłyszymy, która pochodzi z opery Charlesa Gounoda Faust. Jeden z bohaterów, brat Małgorzaty, Walenty, jest zmobilizowany, musi ruszyć na wojnę i wie, że historia źle się skończy, bo koło Małgorzaty jest w pobliżu Faust, jest Mefisto. Z tego nic dobrego nie wyniknie. I w tej modlitwie, w tej pieśni prosi Boga o pomoc, żeby czuwał nad Małgorzatą, żeby zapobiegł nieszczęściu. Modlitwę Walentyna śpiewa Wiktor Jankowski. Thank you.
proszę Państwa, skomponował w swoim krótkim 38-letnim życiu między innymi dwa oratoria Eliasz i Paulus o życiu świętego Pawła. To z tego oratorium pochodzi piękna pieśń dla aria Jeruzalem, Jeruzalem. Śpiewał Justyna Bojak.
wielkiego mistrza sprzed 300 lat, pamiętajmy, 300 lat temu. I ta muzyka jest nadal żywa, nadal jest grana i śpiewana. No, w naszym programie pojawiła się już wcześniej. I zanim to nastąpi, to muszę przypomnieć, że to, że się spotykamy, zawdzięczamy nieustającej życzliwości władz miasta Bytomia. Mogłoby być inaczej, ale na szczęście ta życzliwość trwa. Na szczęście koordynacją tego całego projektu zajmuje się nadal Mirosław Staniszewski i dzięki temu doświadczamy żywej muzyki w mistrzowskim wykonaniu za każdym razem. A na pożegnanie, na do widzenia będzie muzyka Hendla pochodząca z ostatniego Tedeum Hendla. To ostatnie Tedeum, piąte i ostatnie, skomponował Hendel wtedy, kiedy król Jerzy II zwyciężył w bitwie pod Dettingen Francuzów. To był rok 1743. Wojska bielskie zwyciężyły armię francuską. I z tej okazji dwór zamówił u Hendla dziękczynne Tedeum. Dzięki temu zwycięstwu mamy wspaniałą muzykę Hendla. A na zakończenie koncertu zabrzmi jedna z partii, jedna ze scen, Dignare od Domine. Śpiewa Wiktor Jankowski. Wiktor Jankowski.
obecność, za podzielenie się swoim talentem tutaj z nami, za piękny śpiew, za piękną ucztę muzyczną. Bóg zapłać, dziękuję. I wszystkiego dobrego Państwu życzę. Wielu jednych wspanialszych sukcesów artystycznych. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu za przybycie.